Witam wszystkich 16 sierpnia, środa na porannej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i w oparciu o własną wiedzę. Zaczynamy od kalendarza inwestycyjnego. Tutaj odnośnie PKB Polskę, czyli pary do złotówki, może pojawić się większa zmienność. Za 22 minuty mamy dane z Wielkiej Brytanii, CPI, także to może mieć wpływ funt dolar, wszystkie pary do funta. No i zezwolenia na budowę, zapasy ropy naftowej 16:30 i najważniejsze chyba dzisiaj wydarzenie, protokół z posiedzenia Fed, który pokaże nam dalej, dalszy kierunek, jaki będzie odnośnie stóp procentowych na rynkach. Także tutaj może pojawić się większa zmienność. Przechodzimy już sobie do wykresów i zaczynamy od indeksu dolara. Indeks dolara widzimy, że nam się umacnia po wybiciu z tego klina zwyżkującego, który tutaj mieliśmy, po wybiciu tej tendencji spadkowej. Widzimy potwierdzone dwa wsparcia, które mamy dla ceny 102,702 i 102,71, 0,71 opory. Już widzimy pierwszą reakcję, właśnie dotarliśmy do tego oporu 103,480, no i 103,825, o tym poziomie mówimy od dłuższego czasu, że spodziewam się dojścia ceny tutaj i większej reakcji, możliwe, że przetestowania tego poziomu od góry, co dałoby możliwość odbicia na złocie i na innych walorach. Na pewno pojawi się dzisiaj ta zmienność tutaj w związku z posiedzeniem Fedu. Także tu będziemy obserwować to na bieżąco, co się dzieje. Przechodzimy do Nasdaqa. Nasdaq, zgodnie z tym, co omawialiśmy sobie, z czego się spodziewaliśmy, wybił nam tą linię kanału FIBO i dotarliśmy do strefy, która była wyznaczona jako wsparcie. Ja spodziewam się zejścia tutaj do tej strefy trochę niżej z przystankami w tym rejonie tutaj tej średniej kroczącej, czyli okolice 14930. Niemniej jednak tutaj ten rejon jest jak najbardziej realny. 14,648. Pierwszy opór dla ceny z interwału jednodniowego 15,166. Schodząc na niższy interwał, widzimy dalej potencjał spadkowy. Niemniej jednak tutaj na poziomie 14,994 może pojawić się to odbicie. Pierwszy opór dla ceny 15,83, 15,124. To są poziomy, które ja będę obserwował, które uważam, że wzmacniają cenę w ruchu spadkowym. Spadki prowadzi nam ta czerwona korekta. Widzimy, że jej zasięg jest respektowany. Tutaj jest nadbita, niemniej jednak zeszliśmy niżej. I w przypadku kontynuacji tych spadków, no to pierwsze wsparcie 14,994, 14,873 i kolejne tutaj mamy na poziomie 14,761 złoto. Na złocie no mamy duży ten wolumen podażowy, niemniej jednak jakieś odbicie może się pojawić w tym momencie. Wybijamy bardzo ważną strefę, która była dla nas dużym wsparciem. To jest poziom tutaj 1904-210, to jest interwał jednodniowy. 1908-256. To była taka strefa z interwału jednodniowego, która powinna nam zatrzymać te spadki. Niemniej jednak, zobaczmy, przy poprzednim dojściu do tej strefy cena nie zamknęła nam się poniżej. Tutaj mamy zamknięcie poniżej, co może być sygnałem. Teraz jesteśmy w trakcie retestu. Może być sygnałem zejścia w okolice 1879, 1867. Jeżeli tutaj ta dzienna świeca zamknie się poniżej tego poziomu, no to uważam, że jest duże prawdopodobieństwo zejścia tutaj w te rejony. Na 4-godzinówce widzimy, że ten wolumen podażowy nam maleje. Mamy również dywergencję na RSI.
co może sugerować odbicie ceny bądź też jakąś korektę do tego ruchu spadkowego, bądź też konsolidację na tym poziomie. Na ten moment 1903-408 jest jako wsparcie, 1911-759 jako opór dla ceny. I tutaj będę obserwował, co się dzieje z ceną, ponieważ widzimy, że tutaj też mamy dywergencję na jedną godzinówce i ta dywergencja może spowodować to, że to odbicie będzie silniejsze. Do wypełnienia jest ta czerwona strefa. No a jeszcze tak bardziej lokalnie można sobie poszukać tutaj takiego oporu na 0,61, który wypada na 1907. I jeżeli tutaj pojawi się na tym poziomie 1907 silniejsza reakcja podażowa, no to myślę, że zobaczymy kolejne zejście i już będzie to zejście tutaj w niższe rejony, które mamy na. Możemy sobie zmierzyć tutaj. I wtedy bym patrzył w kierunku 1886 i wybicie poprzedniego dołka, który mieliśmy jakiś czas temu. Także tutaj warto obserwować poziom 1898. Jeżeli on zostanie wybity, no to 1886 jak najbardziej jest realnym poziomem do zejścia ceny i tutaj może pojawić się jakaś reakcja. Niemniej jednak patrząc na interwał jednodniowy, widzimy, że no tamte i te poziomy są 1896, 1892, 1886. Mam też tutaj na tym poziomie płynność do zebrania pod tymi dołkami i myślę, że tutaj cena wytrze. Czyli raczej prospadkowo z możliwym podbiciem na ten moment. Ropa tutaj spadek zgodnie z tym, co sobie wyznaczyliśmy od wyznaczonego poziomu. Pierwsze wsparcie 8465 i tutaj będę obserwował, co się zadzieje na tym poziomie, ponieważ mamy tutaj silne wsparcie, dywergencję na RSI. Także warto obserwować ten poziom. Gdyby on puścił, no to kolejne wsparcie 78771 przed dalszymi wzrostami. Jest możliwe zejście tutaj, ponieważ jest płynność do zebrania i wówczas kontynuacja ruchu wzrostowego. Także te dwa poziomy uważam, że utrzymają na cenę. Wybiliśmy zasięg korekty wzrostowej, także ta korekta może być głębsza i możemy dojść do jej zasięgu 161, czyli do zasięgu korekty nieregularnych w okolicach $79. Tak to widzę na ropie. Gaz ziemny, tutaj myślę, że cena dąży do tego wsparcia 2596. I stąd zobaczymy dalszą reakcję popytową i możliwa kontynuacja wzrostu. Widzimy tutaj możliwość zejścia. Znaczy ten spadek 2587, 2596. To są poziomy, które powinny utrzymać cenę gazu ziemnego. Gdybyśmy je wybili, no to wówczas zejście niżej, ale ten poziom jest bardzo mocny, także uważam, że tutaj może pojawić się reakcja podażowa. Frank szwajcarski do jena cały czas zalicza swoje nowe ATH, ja zbieram shorty. Moje targety na ten moment to jest 165,372, 164,720 i finalnie tutaj przetestowanie tej konsolidacji 163,830. Możliwe na franku do jena, euro-dolar. Na euro-dolarze widzimy, że jest respektowany zasięg tej korekty. Podbicie teraz pierwszy opór 1,09271, natomiast te targety jak najbardziej realne. Przechodząc na jednodniówkę, żeby pokazać kierunek, w którym idziemy tutaj, wiem, że możemy wypełniać tą korektę. No i tu wyznaczyliśmy sobie miejsca, gdzie mogą pojawić się reakcje. I jeżeli ta strefa nam puści, no to spadamy na 1,08248, 1,08055. Ja uważam, że dolar jeszcze będzie się chwilę umacniał, także zasięg tej korekty prawdopodobnie zostanie wypełniony. Na funcie do dolara podobna sytuacja, ale jesteśmy tutaj pod linią trendu spadkowego. Pierwszy opór 1,27417.
Natomiast wsparcie tutaj 1,26600 jest respektowane na ten moment. Niemniej jednak mamy takie podwójne dno i myślę, że te dołki tu zostaną wybite łącznie z tym. I zejście do 1,25370 jest jak najbardziej realne w tym momencie. Opór dla ceny 1,27417, 1,27956. US Dow Jones, US 30. Tak jak mówiłem tutaj, że spodziewam się zrobienia zasięgu tej największej korekty, którą mieliśmy w tym ruchu wzrostowym. Jesteśmy prawie na jej wypełnieniu. Tutaj poziomy 34,889, 34,829 są dla mnie bardzo ważne. Tutaj może nastąpić większa reakcja popytowa. Niemniej jednak pierwszy opór 35,129 jest dość silnym oporem. Widzimy, że wybiliśmy z tej konsolidacji dołem. Prawdopodobny retest i zejście tutaj w te rejony. Jeżeli tu się nie pojawi większa reakcja popytowa, no to myślę, że możemy sobie pomierzyć cały ten ruch. Tak, i tutaj na 34,405 zaznaczymy sobie, to jest 4-godzinówka. 34,405 i największa korekta tutaj w tym ruchu dołożymy sobie. I tutaj ten poziom 0,61 jako samy w sobie z takiego szerokiego mierzenia bardzo silne. Natomiast tutaj mamy 161 i ta zielona strefa no, jest następnym silnym wsparciem dla ceny. Mamy też tutaj ZZD, także warto będzie ją obserwować. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj na rynku Forex. Nie są to rekomendacje inwestycyjne. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.